Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy zupełnie wyjątkową okazję. Zaprezentujemy Państwu małego mrównika. To zwierzę, które no, przypomina najbardziej, jakby ktoś pytał co, no to jakiegoś kosmitę, tak? Bo to jest zwierzę, które nie ma odpowiednika w żadnej innej grupie ssaków. Wygląda bardzo zadziwiająco jako dorosłe, a jako maleństwo to już w ogóle. Zwierzę w ogrodach zoologicznych bardzo rzadkie i bardzo rzadko się rozmnażające. Zdrowo rośnie, zdrowo je i uda nam się go odchować i będzie podtrzymywał te populacje w hodowli. One są nocne, typowo nocne, wychodzą ze swoich nor dopiero, gdy jest bardzo ciemno. Stąd te wielkie uszy, to jest ich podstawowe źródło orientacji w terenie. On łyka mrówki, termity i to jest jego główny pokarm. Poród odbył, no właściwie musiałem odebrać poród. Nie urodziła samica sama. Myślę, że z tego względu, że wody płodowe odeszły zbyt wcześnie i poza tym on był źle ułożony. Wychodził głową, natomiast przednie kończyny miał złożone do siebie, więc nie miał się nawet jak rozepchać. No i to była 23 w nocy i nie wiem jak to się stało, po prostu instynktownie zadziałałem. Jak już zobaczyłem tylko język z małym ryjkiem i nic poza tym, który się wysuwa i chowa, no więc po prostu zareagowałem. No i odebrałem poród, chociaż nie było to lekko, bo nie wyślizgnął się, musiałem go dość mocno wyciągać z samicy.